Dzień Rzemiosła to przede wszystkim właśnie spotkanie z tradycją żywą, bowiem zapraszamy wszystkich nie tylko do obserwowania rzemieślników, mistrzów w swoim fachu, ale też każdy może się poczuć tym mistrzem, może spróbować trudnego fachu, na przykład tworzenia butów, bądź też garnków, czy pracy w wiklinie. I to też jest istotne, że no dzięki temu mamy okazję zobaczyć, jak trudne to rzemiosło, jak dużo czasu na przykład zajmuje zrobienie garnka, czy wypecenie takiego kosza z wikliny. No tutaj mamy miech tak zwany dwukomorowy. Jest to oryginalny miech, to nie jest mojej konstrukcji. Na pewno konstruktorzy tego urządzenia już nie żyją, ma ponad 100 lat. Ja ciągnąc za tą dźwignię, tak naprawdę zmiażdżę dolny miech, wtłaczając powietrze do górnego miecha. Górny miech już sobie grawitacyjnie sam opada i tak naprawdę można zobaczyć, że tam nadal jest podawany tlen, dopóki nie upadnie do punktu zero. Dzięki temu osiągamy dość wysokie temperatury, ekstremalnie wysokie, przekraczające nawet 900 stopni. Piekła placki z chorzej mąki, posypała piernikiem. Muzeum Górnośląskie przygotowało dla nas właśnie śpiewniki w brajlu i w czarnodruku, więc myślę, że dużo z nas korzystało z tego. I teraz też obiecano nam, że zostaniemy poprowadzeni tutaj po skansenie. Będą nam pokazane zawody, które kiedyś były wykonywane na terenach wiejskich. Także mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Już teraz dużo się rozśpiewaliśmy. O relacjach międzyludzkich na wsi i właśnie wykonywanych wtedy w zawodach i podejściu do właśnie życia, do tego właśnie śpiewu. Czym był ten śpiew dla tych ludzi przy pracy? Z tego, co dowiedzieliśmy się, chociaż też z historii chyba trochę kojarzymy, to rzeczywiście jak robotnicy bądź kobiety, które pracowały na polu, bardzo często chyba korzystały z takiej rozrywki właśnie w formie śpiewania. Piernikiem zanosiła syneczko.